Szczęść Boże, witajcie. Piąta niedziela Wielkiego Postu. Już za kilka chwil wchodzimy w Niedzielę Palmową, Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, ale to dopiero za chwilę. Dzisiaj piąta niedziela Wielkiego Postu. Czytamy kolejny fragment z Ewangelii Świętego Jana. Znajdujemy się dzisiaj w Jerozolimie. Przychodzą do uczniów Jezusa Grecy, poganie i chcą Jezusa zobaczyć, chcą Jezusa ujrzeć. W Piśmie Świętym, a zwłaszcza już w Ewangelii Świętego Jana, kiedy pojawia się słowo zobaczyć, ujrzeć, ono jest tożsame ze słowem uwierzyć, poznać, doświadczyć. Ci ludzie przychodzą po to, żeby wejść w jakąś relację z Jezusem. Kiedy Jezus się o tym dowiaduje, wtedy odpowiada w sposób bardzo enigmatyczny, bardzo dziwny, bo mówi, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Co to może oznaczać? A za chwilę Jezus mówi jeszcze mocniejsze słowo, bo mówi, że ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Trudne? I bardzo ciekawe słowa Pana Jezusa. Wielu komentatorów mówi, że te słowa Jezusa o ziarnie, które wpada w ziemię, warto połączyć z innymi słowami z 15 rozdziału Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi o winnym krzewie. Ziarno i winny krzew i relacja z Jezusem to jest wskazanie na Eucharystię. Jezus mówi: "Jeżeli chcesz mnie ujrzeć, jeżeli chcesz mnie poznać, jeżeli chcesz, żeby Twoja wiara zaczęła się rozwijać, to jednocześnie wejdź na taką ścieżkę, która sprawi, że stanie się człowiekiem eucharystycznym, czyli człowiekiem, który żyje, myśli, przeżywa rzeczywistość właśnie na sposób eucharystyczny. Jak to zrobić? Znowu otwieramy Ewangelię Świętego Jana. Mamy ostatnią wieczerzę. I Święty Jan. Kiedy mówi o ustanowieniu Eucharystii, to w przeciwieństwie do innych Ewangelistów pokazuje moment, kiedy Jezus myje nogi swoim uczniom. I w Ewangelii Jana właśnie ta chwila, to wydarzenie jest ustanowieniem Eucharystii. Jezus klęka przed drugim człowiekiem, służy temu człowiekowi, i to jest pokazanie na, na sens, na wymiar, na głębię. Eucharystii. I w tym momencie Jezus mówi: Jeżeli chcesz pójść za mną, jeżeli chcesz być moim uczniem, żyć razem ze mną, to nie ma innej drogi, jak właśnie wejście na drogę służby. Czasami boimy się tego słowa, ono, ono, ono nie zawsze ma takie dobre skojarzenia, ale służba, która wychodzi od Jezusa, to jest nic innego jak niesamowita miłość do drugiego człowieka. To, co też mówi Tomasz, za chwilę nasz współbrat, miłość, to jest pragnienie dobra dla drugiej osoby. Chcę dla ciebie dobra i na różne sposoby, kiedy uruchamiam swoją wyobraźnię, inteligencję, możliwości, chcę tobie służyć, chcę nieść dobro, chcę być człowiekiem eucharystycznym, czyli takim człowiekiem, który po prostu pozwala, żeby Jezus przeze mnie działał. Przeciwieństwem tej postawy eucharystycznej jest oczywiście jakiś skrajny egocentryzm, egoizm, który może na początku jest taki wygodny i czujemy się w tym całkiem błogo, ale jest to postawa bardzo śmiercionośna, bardzo bezpłodna. Natomiast to też jest przedziwne, że kiedy zaczynamy właśnie w tym sensie tracić swoje życie, czyli żyć dla kogoś. Dawać swój czas, swoje możliwości, swoją energię, to może często jesteśmy zmęczeni i może nawet dla nas to jest czasami krzyż. Ale jednocześnie ja sam też widzę po sobie, że w takich chwilach, kiedy nawet bywam bardzo zmęczony, ale kiedy daję swój czas, swoją energię drugiej osobie, modlę się za kogoś, poświęcam też konkretne minuty ze swojego życia, to nigdy nie jestem bardziej szczęśliwy niż w tych sytuacjach. Kiedy tracę swoje życie w pewnym sensie, ale jednocześnie zyskuję znacznie, znacznie więcej. Bo dokonuje się coś, co ma niesamowity smak. daśnie dawanie siebie drugiej osobie, wchodzenie na tę ścieżkę, którą wyznacza Jezus, ścieżkę Eucharystii. Papież Franciszek często wraca do tego pytania, dla kogo żyjesz? To jest ważniejsze pytanie, nawet po co coś robię, czy dlaczego coś robię. Pytanie najważniejsze to jest pytanie, dla kogo coś robię, czy dla kogo żyję. To jest to pytanie, które też ustawia mnie i moje życie we właściwej perspektywie. Jezus mówi: Chcesz mnie poznać, to pójdź za mną, czyli zacznij kochać bardzo konkretnie tych ludzi, których masz obok siebie. Nie ma innej drogi. Nie ma innego klucza do poznania, doświadczenia Jezusa, jak, jak miłość i jednocześnie modlitwa za drugą osobę. Święty Jan, który napisał tę Ewangelię, to był człowiek, dla którego to przekazanie miłości było absolutnie fundamentalne. Nawet mówiono o tym, że te wspólnoty, które Święty Jan założył, to były wspólnoty, które bardzo pielęgnowały. To przekazanie miłości, to ustanowienie Eucharystii oparte na miłości do drugiego człowieka. Jest taka piękna tradycja, która mówi o tym, że kiedy święty Jan już był bardzo stary, już zbliżał się do śmierci, to był przez swoich uczniów przynoszony na Eucharystię, już nie miał się wychodzić, więc niesiono go na rękach, i kiedy przynoszono go do wspólnoty na wspólną modlitwę, proszono, żeby Jan coś powiedział. Był wielkim autorytetem, wielkim mistrzem dla swoich uczniów, a święty Jan, jako już bardzo stary człowiek, za każdym razem powtarzał te same słowa, które kiedyś usłyszał od Jezusa: miłujcie się wzajemnie, miłujcie się wzajemnie. Nie ma innej drogi, nie ma innego klucza, żeby wejść w prawdziwą, bardzo głęboką relację z Jezusem.